Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj jest 27 grudnia. Tak naprawdę zbliża się koniec roku, już jest po świętach, a ja mam dla Was kolejne pudełko niespodziankę z Be Glossy. Jest to pudełko świąteczne. Zobaczcie, jakie piękne. Można je było wykorzystać na przykład na zapakowanie jakiegoś prezentu. Natomiast ja postanowiłam, że zostawię je sobie, ponieważ jest bardzo fajne, unikatowe i zawsze mogę je w kolejnych latach wykorzystać jako dekorację, gdzieś postawić albo po prostu pod choinką, po prostu obwiązać tutaj wstążeczką i też będzie fajnie wyglądać jako dekoracja. Bardzo fajne, świąteczne pudełko. Co znajduje się w środku już za chwilę, także zaczynajmy. Jak zwykle pudełeczko jest obwiązane wstążką, ma ulotkę informacyjną. Mamy tu dodatkowo też taką zakładkę, z drugiej strony jest rabat do sklepu z ciuchami. Oczywiście naklejeczka, papier. I otwieramy. Ta-dam. Tego jeszcze nie było, kochani, w tym pudełku. Są dwie pary bardzo fajnych skarpet z firmy Medicine. Jedne są w takie tutaj o różnego rodzaju, powiedzmy, drinki, a drugie są takie żółto-turkusowe, powiedzmy, kropeczki. Bardzo fajne zimowe skarpety. Rozmiar 36-38, ja noszę 37, także jak najbardziej tutaj na mnie będą dobre. Kolejny kosmetyk, który tu się znajduje, to liftingujące płatki pod oczy. Biotanik firmy. Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, nawilżają skórę, redukują cienie i opuchliznę pod oczami. Kolejny kosmetyk to bambusowa maska do twarzy z Labotiki. Naturalny detoks. Zobaczcie, taka w płachcie. Tutaj jest, że jest w płachcie. Kolejny kosmetyk to Bioderma serum korygujący, preparat zwężający pory. Pełnowartościowy kosmetyk. Jest to już czwarta rzecz pełnowartościowa w tym pudełku. Łącznie jest ich 7. Piąta rzecz to hipoalergiczny szampon do włosów Len z nutki. Taki. Następny to Cannabo, krem do rąk, sucha skóra, zawiera ekstrakt z konopi. Taki krem do rąk. Używam dużo kremów do rąk, także super. I ostatni kosmetyk to nawilżająca pomadka do ust z Yoko Makeup. W takim oto kolorze. Także kochani, jeżeli chodzi o to pudełko, to zostały już tylko jak zwykle papierki. Wydaje mi się, że na pudełku świątecznym bardzo fajne kosmetyki. Nie wiem, czy podzielicie moje zdanie. Przede wszystkim fajny był ten dodatkowy prezent, który miały dwie pary skarpet. Jak wiecie, kolorowe skarpety są teraz w modzie, także bardzo fajnie, że ktoś o tym pomyślał. Tak naprawdę takie pudełko, już nie dosyć, że zapakowane w taki fajny, świąteczny, w fajnym świątecznym wzorze, to jeszcze miało bardzo fajne kosmetyki, śmiało można było zamówić na prezent, położyć pod choinką i na pewno nie byłoby się czego wstydzić. Oczywiście wartość tych kosmetyków przekroczyła wartość, którą ja zapłaciłam za to pudełko. Jestem z niego bardzo zadowolona. Także kochani, jeżeli macie chęć zamawiać te pudełka, to śmiało. Jeszcze raz podkreślam, że nie reklamuję ich tutaj, nie dostaję ich gratis, żebym mogła Wam mówić coś w środku czy polecać, ale naprawdę kupuję je sama z własnej woli i jestem bardzo zadowolona z tego, co się czasem znajduje. Wiecie też, że w niektórych nie jestem zadowolona, także moje opinie są naprawdę szczere. Jeżeli Wam również podobał się ten odcinek, podobały Wam się kosmetyki, które w środku się znajdowały, polubcie ten odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, a ja jeszcze raz Wam pokażę, jakie było to piękne, poświąteczne pudełko. I jeszcze raz, pomadka była w środku, szampon do włosów, krem do rąk, korygujący preparat zwężający pory, który na pewno mi się przyda, bambusowa maseczka w płaście, liftingujące płatki pod oczy, świetne dwie pary skarpet i zniżka do sklepu.
z ciuchami. Także kochani, mimo że już po świętach, to i tak życzę Wam w tym momencie przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się.